Najważniejsze przesłanie naszej dzisiejszej 185 ceremonii to naturalnie księżyc, energia zgłębienia tego co podświadome taka siła i moc do tego, aby poznać wszystkie blokady podświadomości, wszystkie wzory, bariery i. Dopiero z, tym, z tą mądrością, jak gdyby wnieść światło w ciemność, przejść przez próg do tego nowego i pięknego czyli symbol skarabeusz, który wnosi słońce, symbol narodzenia się na nowo przejścia przez próg do tego, co nowe, piękne, pozytywne czyli tutaj jest jeszcze ciemno, przechodzimy przez próg do tego, Pozytywnego, do tego dobrego. I tak tego przejścia strzeże dwóch strażników. Oczywiście tę symbolikę ja już wiele razy omawiałam. Tutaj nie będę tego powtarzać, bo wychodzę z założenia, że wszystko to już pamiętasz, a jeżeli nie, to zawsze możesz sobie wrócić do spotkań, gdzie króluje energia 18, czyli właśnie księżyca, i przypomnieć sobie jeszcze raz te wszystkie przesłania. Tutaj skupiamy się tylko na tym, co ważne i jak w każdej naszej ceremonii budujemy coś dalej, dalej i dalej, czyli cały czas wzrastamy, coraz bardziej się rozwijamy. Dlatego te podstawy warto sobie przypomnieć, żeby mieć na czym budować, jeżeli dopiero teraz zaczynasz naszą podróż, to dlatego mając dostęp do tej ceremonii, masz również dostęp do wszystkich poprzednich, aby nadrobić te wszystkie etapy i Iść dalej razem z innymi już na tym poziomie, na którym jesteśmy teraz. Księżyc, czyli ten symbol narodzenia się na nowo, ale również symbol tych egzaminów, które należy zdać, pokonania iluzji, odnalezienia prawdy, rozróżnienia pomiędzy tym, co jest prawdą, a co jest. Fałszem. Dlatego tych dwóch strażników będzie sprawdzać, czy jesteś na to gotowa. Jesteś na to gotowy, aby przejść do tego nowego, aby narodzić się na nowo, narodzić się zupełnie. Pełnie inną wibracją, z inną świadomością. To jest takie przeskoczenie, jak gdyby na zupełnie inny, naturalnie wyższy poziom, czyli z ciemności do światła. Dzisiaj jednak tym przesłaniem przede wszystkim jest ten księżyc malejący, czyli tego światła jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, i musisz najpierw w tej ciemności pokonać te wszystkie. Wyzwania, rozpoznać, co jest prawdą, co jest fałszem, rozpoznać, kto jest tym prawdziwym przewodnikiem, który naprawdę zna drogę, a tych wszystkich błędnych przewodników, czyli takie błędne ogniki odrzucić. Tak jak mówiłam na naszym spotkaniu, o tym, że gdy przechodzisz przez mokradła, przechodzisz przez bagniste, podmokłe obszary, gdzie jest ciemno, zimno, do domu daleko, to zawsze mogą pojawiać się takie błędne ogniki, które chcą, by ten śmiałek zabłądził, żeby utonął w tych mokradłach, prawda? I żeby nie doszedł do celu swojej podróży. I w tym momencie się teraz znajdujemy. Ty przechodzisz jak gdyby przez ten próg do nowego, ale zanim przejdziesz przez ten próg, trzeba będzie jeszcze raz zmierzyć się z takimi właśnie błędnymi ognikami, fałszywymi autorytetami, fałszywymi przewodnikami trzeba będzie zmierzyć się z tymi cieniami swojej własnej podświadomości, uwolnić się od tego, oczyścić się od tego i przejść do nowego, do nowej jakości życia. Dzisiejszym przesłaniem mamy z mądrością maga ten mak transcendentny, który wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stoją mu aktualnie do jego dyspozycji, i z mądrością wyższą podąża tą złotą ścieżką, by zrealizować to, co ważne, czyli wpływać na swoje życie, ten świat i wszechświat, kreować, tworzyć ten kolor fioletowy, dzisiaj mamy dużo tego fioletowego, czyli kolor przemiany i transformacji, jak i również mój pierścień z ametystem, który ma podkreślić tą konieczność tego ognia transformacji, ognia metamorfozy, przemiany wewnętrznej, uwolnienia się od tych wewnętrznych cieni, od tych blokad podświadomości, to jest również ta Taka wewnętrzna przemiana. Zrzucamy tą starą skórę. Rodzimy się na nowo w nowej skórze. Rodzimy się jak feniks z popiołów, z ognia, transformacji, czy przechodzimy tą metamorfozę jak motyl, czyli z jajeczka gąsienicy poczwarki w motyla. Kolejnym przesłaniem mamy ósemkę, czyli balans, równowaga, to jest. Takie również zaufanie, ta postać, pamiętaj, ona ufa, ufa w tą swoją wewnętrzną siłę, wewnętrzną moc. Jest również takim symbolem tej wagi, tej sprawiedliwości. Jesteśmy w tym momencie, w tym czasie tej boskiej sprawiedliwości, wymierzania tej boskiej sprawiedliwości, ale to jest również ten czas niesamowitych egzaminów, bo tylko ci, którzy widzą, Więcej będą w stanie zobaczyć tą iluzję. Ci, którzy nadal mają klapki na oczach, im będzie bardzo trudno e, znaleźć tą właściwą drogę. Ale Ty masz oczy szeroko otwarte, albo masz otwarte oczy Twojego serca, i dlatego przed Tobą ta droga to jest droga do światła, droga do szczęścia i spełnienia, bez względu na to, co będzie się działo tutaj wokół. I dlatego, jeżeli jesteś dzisiaj jeszcze w pozycji tej, Czyli ten odwrócony pentagram, wiemy, z czym się kojarzy, te miecze złamane, uszkodzone, z których spływają kropelki krwi. Jeżeli jeszcze dzisiaj czujesz się w ten sposób, to pamiętaj, że to już również należy do przeszłości. Ty zdajesz ostatnie egzaminy, otwierasz się na to nowe i przechodzisz przez ten. Próg. Z mądrością, oczywiście, arcykapłana, i również zalecam, aby wrócić do wszystkich naszych spotkań, gdzie omawiałam numer 5, czyli Bycie tym prawdziwym arcykapłanem. Arcykapłan to już jest ten, który jest na wyższym poziomie, to już jest ten, który rozumie więcej, który jest w stanie się połączyć z tą energią wyższą i zobaczyć wszystko, zobaczyć wszystko z innej, z innej perspektywy. I z tą mądrością tego arcykapłana. Siłą maga i wewnętrznym balansem, spokojem i równowagą, przechodzisz ten egzamin, przechodzisz przez ten próg, wychodzisz z tych cieni swojej własnej podświadomości, uwalniasz się z tego, z tego stanu krwawiących ran, niepewności, strachów, obaw, oczekiwania, że coś złego się wydarzy i przechodzisz do tego nowego, rodzisz się na nowo. Dla mnie ta karta ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ to jest taka karta, gdy się pojawia w jakimkolwiek rozkładzie, to ja osobiście czuję stan, w którym znajduje się osoba pytająca, i to jest taki właśnie stan krwawiącego serca, rany emocjonalne, taka niepewność, tysiące jakichś negatywnych myśli. Pamiętaj, to są, to są naturalnie miecze, miecze jako symbol myśli. To jest taki, taki moment właściwie również takiej depresji, takiego no nie wiem jak dalej, wszystko czegokolwiek próbuje, to uderza jedno w drugie i blokuje się wzajemnie. To jest taki moment, gdzie... Ma się wrażenie, że same blokady, same bariery, same tylko przeszkody, i oczekuje się, że znowu coś się nie uda. Dlatego jest taki, taki podtytuł, jak gdyby. Oczekiwanie klęski, klęska, ale pamiętaj, że to ma ogromne znaczenie, bo jest tutaj dużo tego koloru fioletowego, jest dużo koloru niebieskiego, jest dużo koloru zielonego i gdy jesteśmy w takim stanie, to jest to również szansa, ogromna szansa, aby odbić się od dna i wypłynąć na powierzchnię, wypłynąć bardzo, bardzo. Wysoko, jak gdyby przejść do zupełnie innego stanu. E, oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że często idziemy za głosem myśli, czyli za głosem tego, co myśli nam podpowiadają, a często mogą to być obce myśli, obce wzory, obce jakieś przesłania. Na przykład te błędne ogniki, czyli wszelkiego rodzaju specjaliści, którzy mówią: Słuchaj, ja znam drogę, ja wiem, jak ci pomóc, zobaczysz, pójdziemy razem, a w rzeczywistości tej drogi nie znają i podsuwają jakieś myśli, które są błędne, które, które prowadzą w mokradła i grzęzawiska, a jeszcze bardziej oddalają od tego przejścia. Przez ten próg przejścia, przez te wrota do tego nowego i, i pięknego. Ten symbol myśli, jeżeli tak na to popatrzysz i widzisz to wszystko powyżej, i widzisz to jako przesłanie, naturalnie mamy tutaj potwierdzenie: zawsze słuchaj Twojego serca i zawsze słuchaj energii wyższej. Zaufaj w siły wyższe, mądrość wyższa, i wtedy zauważysz, że myśli to są tylko myśli. Myśli można zmienić. Myśli można zmienić na piękne i pozytywne. Można również znaleźć przyczynę tych krwawych myśli głęboko w podświadomości, czyli cienie w podświadomości. Na przykład jeżeli cały czas mamy myśli, że nam się coś nie uda, że znowu nam się noga podwinie, często jest to spowodowane tym, że w przeszłości w naszej podświadomości zapisały się jakieś sytuacje, gdzie kiedyś nam się coś nie udało, gdzie kiedyś nam się noga podwinęła, ale to nie oznacza, że to się powtórzy. Mamy zawsze ogromną szansę na to, aby się od tego uwolnić i przejść do tego pięknego, do tego nowego, do tego świetlistego. Myśli to tylko myśli, ale od jakości myśli zależy twoja przyszłość. Dlatego mag, czyli poprzez świadome myśli, zmianę myśli, słowa i działania zmieniam ten świat i wszechświat. Dlatego gdy jesteśmy w stanie, no nie wiem jak dalej. No już kiedyś na przykład partner, jakiś partner mnie zdradził, może ten nowy partner mnie zdradzi. Już Kiedyś mi się nie udała jakaś inwestycja, to może teraz znowu mi się nie uda. No, takie czasy są niepewne. No, nie wiadomo jak dalej, i tak dalej. To są tylko myśli, krwawe myśli, które wynikają może z jakichś starych, krwawych doświadczeń. Nadchodzi czas, aby się rozprawić z tymi blokadami zawartymi w podświadomości i świadomie zmienić te myśli. Ja nawet je w tym momencie. Zabiorę tę kartę, o i już nie ma tych krwawych myśli, a ty przechodzisz do tego pięknego i do tego. Pozytywnego. I tego życzę ci z głębi mojego serca. Poprowadzę cię dalej poprzez nasze kolejne spotkania. Pamiętaj, aby korzystać z tych kart, które dla ciebie przygotowałam, czy w wersji papierowej, czy w wersji online. Masz już kilka różnych talii kart, na przykład karty zwierząt mocy, karty drzew mocy, karty kolorów i z tego wszystkiego możesz korzystać, aby odnaleźć tą właściwą drogę, i zawsze z pozycji Twojego serca zadajesz pytanie, otwierasz się na tą mądrość wyższą, otwierasz się na tą energię arcykapłana, która jest w tobie, i wtedy dopiero szukasz nowych dróg, nowych możliwości. Przechodzisz przez ten egzamin, przechodzisz przez te wrota i pamiętaj, ten strażnik w postaci Boga Anubisa sprawdza twoje serce, czyli dopiero gdy idziesz zgodnie z drogą twojego serca, dopiero gdy słuchasz twojego serca, dopiero gdy twoje serce jest czyste, to wtedy przechodzisz do tego nowego, pięknego i rodzisz się na nowo. A twoje serce bardzo, bardzo szybko może stać się czyste, jeżeli Odrzucisz wszystkie takie myśli ego, tego malutkiego ego i bardziej otworzysz się na to dobro ogólne, czyli dobro Twoje, maga, ale również świata i wszechświata, bo zarówno mag, jak i arcykapłan działają nie tylko dla swojego własnego dobra tej małej istotki, ale mają tą świadomość, że zmieniają również cały ten świat. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Jeżeli masz pytania, pytaj w komentarzu poniżej. Twoja Maria Bukarti.